there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne, she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Maybe I have been here before. I know this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march. It's a cone and it's a broken hallelujah. 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 Dawno, dawno temu była sobie piękna królewna. Królewna czekała w smoczym zamczysku, w najwyższej komnacie, w najwyższej wieży. Czekała na pierwszy pocałunek miłości. No to se jeszcze poczeka. Co to za szajs? Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the... Ale przecież możesz zostać, musisz tylko poślubić królewnę. Mów dalej. Tak, więc po prostu usiądź i patrz, wasza wysokość. A teraz nasz przyszły król pozna nasze piękne kandydatki. A oto i one! Kandydatka numer jeden to mnie dziewczynka z odległego królestwa. Jej ulubione zajęcie to pranie, sprzątanie i gotowanie dla macochy jej dwóch podłych córek. Brawa dla Kopciuszka! Kandydatka numer dwa to śpiąca piękność, o której marzą mężczyźni. Przyznaje się do związku z siedmioma krasnalami, ale podkreśla, że nie jest łatwa. Pocałuj jej zimne, martwe usta, przekonasz się, jaka jest gorąca. Brawa dla Śnieżki! I wreszcie kandydatka numer 3. Piękna mieszkanka luksusowego zamku, strzeżonego przez smoka i otoczonego wrzącą lawą. Oby to nie ostudziło waszego entuzjazmu. Dziewczyna jest gorąca, lubi drinki z palemką i malować paznokcie. Brawa dla królewny Fiony! Na kogo padnie wybór? Kandydatka numer 1, kandydatka numer 2, czy kandydatka numer 3? 1, 2, 3. 2, 2, 2, 1, 2, 3. Nie, 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 1, 2, 3. Trójka, trójkę wybierz pani. No, no dobra, 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 dobra. Trójkę proszę. Królewna. Idealny wybór. Nikt nie zdoła nas przekonać, że jest dobrze. I żadne krzyki i płacze nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Trzeba... Przepraszam bardzo. Że białe jest białe, że białe jest czarne, a czarne jest czarne. Przepraszam bardzo. Halo, halo, witam!
witam państwa serdecznie z zatłoczonej ulicy Żwirka i Muchomorka, gdzie właśnie dziś, za kilka, może kilkanaście minut będziemy świadkami otwarcia drzwi głównych, gdzie teraz znajduje się nasz reporter. Halo, halo, Mietku, oddaję ci głos. Uuu, ładny kadr. One way, I'm gonna see ya. I'm gonna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya. One day, maybe next week, I'm gonna meet ya. I'll meet ya, meet ya, meet ya. And if the lights are all out, see who's hanging out. Powinieneś mnie wziąć na ręce i zjechać po złotej linie prosto na grzbiet swego walecznego rumaka. Najpierw do urzędu, potem do kościoła. Jak to załatwi, to niech ją bierze. Welon jeszcze jest, a to najważniejsze. A wódka się znajdzie. A dlaczego on się tak na co dzień nie ubiera? Tak mu ładnie. A przecie do roboty nie pójdę w tym co do kościoła. Ale... A czymże byłby rycerz bez swego wiernego rumaka? Nie wiem, czy załapałeś, ale zostałem nazwany rumakiem. Czemu nie ogierem? Znikąd ratunku, znikąd pomocy. Będzie musiał radykalnie zmienić styl życia. Nie będzie już chodzenia razem na dziewczynki, koniec z alkoholem, nie mówiąc już o mocniejszych używkach. Przepraszam bardzo, czy ktoś mógłby mi pomóc? Nie masz do dyspozycji żadnego koła ratunkowego. Magdaleno i Sebastianie, czy chcecie dobrowolnie, bez żadnego przymusu, zawrzeć związek małżeński? Proszę powtórzyć pytanie. Magdaleno i Sebastianie, czy chcecie dobrowolnie, bez żadnego przymusu, zawrzeć związek małżeński? Ile mam czasu na odpowiedź? Sexy panie chcą szaleć z nami, chcą wychodzić z nami, chcą rozczać się z nami. Kobieta chcą wyginać się z nami, by być blisko nas, nie mogą narzekać. Dni urodzin, bo rozpalił we mnie żar, laski wołają mnie, dzięki mej sławie. Wszystko gra, więc nakręćmy, póki nie przyjdzie świt. Jedziemy z tym, póki nie przyjdzie świt, tak. Do kobiety trzeba się pofatygować. Tak? Potem patrzysz jej w oczy. Przesuwa się, tak? Tylko troszeczkę, ale najlepiej prawie do końca. A potem czekasz, aż ona się też troszeczkę przesunie, prawda? A potem po prostu jej mówisz... Chodź, zwiedzimy sobie pięterko. Nie przeszkadzaj, Kazimierz. W czym? W dyskusji. A ty wiesz, czym taka dyskusja może się skończyć? Kiedy patrzysz na mnie, wtedy chcę cię dotykać, całować cię w usta. Masz na coś ochotę? Na przykład? A co chcesz? Na przykład... No nie wiem... Na kawę? Chłopcy, chodźcie się napić. Tak smakuje życie. Na chwilę być na szczycie. Kureś pomacał? Ja nie ma co, Helka macała, bo ty se palek dziazgę bił w palec, no i... A psu dołeś żryć? Dołek. Cóż to za dziewczyna, zupełna rozpacz. A ja pani mówię, że to wszystko przez nieodpowiedni tryb życia. No od razu musiała się popisać. Uspokój się, nie pij tyle. Od 3 lat nie miałem nic w ustach. Ty taka łoćwin, no nic byś nie robiła, ino byś się stroiła i stroiła. Słuchaj, skoncentruj się. Przyjrzyj mi się dobrze. I co widzisz? Lubisz zjeść? To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. Pozdrowienia. Wszystkiego
najlepszego. A co jest za 20 lat? Miłość cierpliwa jest. Ale krótki. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. To już jest koniec. Możemy iść. Jesteśmy wolni.